Panie Marku, mamy tutaj mapę ŻOR. Tutaj jest ulica Okrężna, tutaj są garaże, gdzie po raz ostatni był widziany pana syn wieczorem 3 października 2016 roku. Zgadza się. Ekipa Krzysztofa Rutkowskiego przejrzała ten akwen, Tak. Który jeszcze? To są te trzy akweny. Jasne. I teraz tak. Skala mapy 1 do 20 tysięcy. To oznacza, że 1 centymetr tutaj na mapie to jest 200 metrów. Tak. I teraz tak. Chodzi o ostatnie wskazanie miejsca telefonu komórkowego Arka Buraka, pana syna. To oznacza, że ulica Ogrodnicza, która tutaj w tym zakresie, według skali mapy, ma ponad kilometr i tutaj ma dodatkowy kilometr. I całe otoczenie tej ulicy to jest w sumie około 3 km, panie Marku. Czy ja to dobrze rozumiem? Jak był mógł być w obrębie 3 km do ulicy Ogrodniczej. Dobrze, ale teraz tak. Żyjemy w XXI wieku, mamy rok 2016. Technika, jeśli chodzi o lokalizację telefonów komórkowych, jest niezwykle wyspecjalizowana i dokładna. Można miejsce telefonu określić co do 1,5 metra. Dlaczego pan dzisiaj, 11 października 2016 roku, czyli w 8 dzień po zaginięciu syna, nie może dowiedzieć się od policji, gdzie dokładnie, z dokładnością do 1,5 metra, logował się o godzinie 0:31 w nocy, po północy, czyli 4 października, telefon komórkowy pana syna. Tłumaczą, że nie można tego określić tak jak pan mówi, do 1,5, czy do 3, czy do 4 metrów, tylko chodzi o ten zasięg. Także, a resztę spraw nie przekazują, bo są sprawami operacyjnymi. Czyli tłumaczą to dobrem poszukiwań, tak. Dobrem sprawy, tak? Tak, jak najbardziej. Ale proszę pana, jeżeli policja posiadałaby informacje co do precyzyjnego miejsca pana syna telefonu, tak? No to przecież powinni pójść w teren policjanci. Dziesiątki, nawet setki policjantów powinno ruszyć w teren. Czy tak się stało do tej pory? Jedynie w ten pierwszy dzień poszukiwań była akcja prowadzona przez policjantów. Od tamtej pory nie mam takiej informacji, żeby były jakieś przeszukiwania trwały. No tak, ale przecież pana syn w ostatniej informacji, którą przekazał poprzez swój telefon komórkowy, mówił, że nie jest w tym rejonie ulicy Ogrodniczej, tylko jest w rejonie Krzyżowice Osiny. Tak. Czyli to jest według tej skali mapy kilometr, 3 kilometry od miejsca, tak? Czyli to jest zupełnie inny kierunek. Tyle, że przy pierwszym rozpoznaniu policja wykluczyła, bo tu nie ma terenów leśnych. A skąd tereny leśne? Skąd ta informacja o terenach leśnych? Nie, podejrzewali, że jeżeli popełnił po tym liście, że popełnił samobójstwo, po prostu nie ma tutaj terenów leśnych. No tak, ale przecież w dniu wczorajszym, 10 października, ludzie Krzysztofa Rutkowskiego ustalili bezsprzecznie, że doszło do zalogowania się telefonu, przepraszam, z telefonu marki iPhone na Facebooka pana syna o godzinie 13:13. To było w niedzielę 9 października. Wczoraj ludzie to Rutkowskiego to ustalili, że dzień wcześniej, czyli 9 to logowanie nastąpiło z użyciem loginu i hasła. Czyli to może wskazywać, że pana syn żyje. I co pan na to? Pan się teraz udaje na policję. W jakim celu? Czego będzie się pan domagał? Czy został zlokalizowany ten telefon, właściciel telefonu i w którym miejscu ten telefon teraz się znajduje? Dobrze, w takim razie chodźmy na policję.